Piotr Bestia Piechowiak to kolejny nowo ogłoszony zawodnik, który zawalczy na zbliżającej się drugiej edycji gali Cloud MMA, niepokonany jak dotąd Freak Fighter po serii trzech zwycięstw z Marcinem Najmanem, Piotrem Szeligą oraz Krzysztofem Radzikowskim, które odbywały się w organizacji Fame MMA, zrobił sobie przerwę od mieszanych sztuk walki, by ponownie skupić się na kulturystyce. Piotrek wraca do klatki po niespełna dwuletniej przerwie i póki co nie wiadomo, z kim zmierzy się na gali w Płocku, jednak według doniesień dziennikarza Artura Przybysza, który już kilka tygodni temu zlikował angaż Piechowiaka w Cloudzie, do grona potencjalnych rywali zalicza się Bombardier oraz Bob Sapp, czyli bardzo potężni gabarytowo zawodnicy, którzy w przeszłości walczyli m.in. z Mariuszem Pudzianowskim na galach KSW. W niedzielę na YouTube'owym kanale Isamu, a więc popularnego YouTubera oraz dwukrotnego i jednocześnie niepokonanego uczestnika freakowych gal, ukazał się film, w którym influencer oraz inne osoby z jego otoczenia odpowiadały na pytania, dzieląc się szczerymi i często osobistymi wyznaniami ze swojego życia. Szymon, zapytany o marzenie, z którego zrezygnował, wskazał na swoją freakową karierę, którą nie mógł się w pełni zaangażować ze względu na natłok innych obowiązków, zarówno zawodowych, jak i rodzinnych. Dodał też, że po swoim drugim zwycięstwie z Rafoniksem musiał on podjąć decyzję, czy angażuje się w 100% w sporty walki i bierze walkę o pas, czy pozostaje przy swojej YouTube'owej działalności. Ostatecznie Kasprzyk postawił na swój kanał, co okazało się słusznym wyborem i wyszło mu na dobre. I samu napomknął także o aspekcie finansowym obu działalności i w ramach ciekawostki wyznał, że w tamtym czasie proponowano mu walkę z Disem, za którą mógł otrzymać 700 tysięcy złotych z możliwością dalszej negocjacji. Za walkę z Disem. Proponowali mi walkę z Disem, jak miałem już plecy chore. 750 tysięcy złotych mi dawali. I to było bez żadnych negocjacji. Za bańkę ta walka też by siadła. Takie kiedyś były pieniądze we Freak Fighter. Mamy małą aktualizację dotyczącą niedawnego starcia Artura Bińkowskiego z grupą mężczyzn na stacji kolejowej w Radomiu, którą relacjonowaliśmy w poprzednim odcinku. Popularny Biniu opublikował w poniedziałek na swoim Instastory screena z rozmowy z jednym z napastników, który napisał do niego prywatną wiadomość o treści: Mordko, mieliśmy zajście na dworcu z tobą, po alko, no głupi temat, za dużo alko u każdej ze stron. Dałoby radę skasować ten filmik, bo widać nasze twarze, a kolega nie może się pokazywać, wiesz o co chodzi. Tak w ogóle pojebana sytuacja, nie powinno mieć to w ogóle miejsca, stary, tym bardziej, że każdy oglądał twoje walki itd., a tu taka k***a zjebana akcja. W poniedziałek na kanale Fansportu TV ukazał się dość obszerny wywiad z Dominikiem Zadorą, czyli niedawnym pogromcą Kasiusza Życińskiego oraz najbliższym rywalem Alana Kwiecińskiego na gali Fame Friday Arena 2. W trakcie rozmowy poruszono wiele wątków związanych z samym transferem zawodnika do Federacji Fame oraz przyjęciem starcia z Alanem, który niegdyś był jego podopiecznym, a także, jak sam podkreślał, jego dość bliskim przyjacielem. Przypomnijmy, że kilka dni temu Alanik podczas rozmowy z Hubertem Ściwujewskim na temat nadchodzącej walki dość mocno się wzruszył, a do jego oczu napłynęły nawet łzy, ponieważ, jak przyznał, niegdyś łączyło go z Dominikiem naprawdę sporo i walka z byłym przyjacielem nie będzie dla niego łatwa, przede wszystkim pod kątem emocjonalnym. W trakcie rozmowy z Jakubem Kuligiem Zadora odniósł się do wspomnianej sytuacji i zaznaczył, że ma on do tego pojedynku stricte sportowe podejście i nie doszukiwałby się w tym zestawieniu tak zwanego drugiego dna. Dominik zaznaczył, że odbiera zachowanie Alana jako swego rodzaju grę pod publiczkę oraz dodał, że jeśli Kwieciński nie chciał z nim walczyć ze względu na ich wspólną przeszłość, to mógł przecież odmówić przyjęcia starcia. Ta walka nie ma żadnego drugiego dna, to jest czysta sportowa rywalizacja. Tak, byliśmy kiedyś blisko, mówi, że nie spodziewał się, że do tego dojdzie i tak dalej, to niech mi powie, to po co w ogóle to przyjmował tą walkę? To już mógł powiedzieć, słuchaj, ja nie walczę z Dominikiem, nie chcę z nim walczyć i tak dalej. Przyjął tą walkę. Więc teraz takie aktorzenie, płakanie do kamery, to jest śmieszne strasznie, bo wziął tą walkę, zaakceptował ją, nie miał z tym żadnego problemu, a przed kamerą, o Jezu, lamentowanie i płacze i tak dalej. Po co takie jakieś szopki dziwne? Następnie Zadora został zapytany o to, czy jest gotowy na publiczne pranie brudów pomiędzy nim a Alanem, co zostało de facto zapowiedziane przez Kwiecińskiego, który informował, że zostawił sobie kilka tak zwanych asów w rękawie na konferencję przed galą. Japoński drwal zaznaczył, że takie zachowanie nie jest w jego stylu i woli on załatwić tego typu sprawy prywatnie. Jednak nie ma nic do ukrycia i jeśli zajdzie taka potrzeba, to będzie się bronił przed zarzutami Alanika, który musi liczyć się z kontrofensywą. Bo jeżeli on się będzie coś próbował, jakieś dziwne robić ruchy i manewry, to u mnie prawda sama się obroni. Na każde jego jakąś zaczepkę, na każdy jego tam zarzut, ja mam 25 tysięcy różnych odpowiedzi. Także to bardziej, jeżeli on chce wejść w tą grę i chce mnie zaczepiać, to musi się przygotować na bardzo wielkie armaty. W ostatnim czasie doszło do spięcia pomiędzy dwoma dziennikarzami specjalizującymi się w sportach walki, Arturem Przybyszem oraz Markiem Jówko, powszechnie określanym jako najgorszy polski dziennikarz, który znany jest ze swojego prowokacyjnego stylu prowadzenia wywiadów i który znalazł się na liście osób zbanowanych na ubiegłej gali Fame 19. Szczegółowa i chronologiczna geneza ich sporu nie jest w pełni znana, jednak według relacji Przybysza to Jówko jest stroną, która zajmuje
zainicjowała i nakręciła medialny spór. Pierwsza publiczna konfrontacja odbyła się pod instagramowym postem Piotrka Lizaka ogłaszającym jego starcie z Najmanem. Tam w odpowiedzi na komentarz Pasternaka o treści, żeby stać się legendą, trzeba pokonać legendę, najgorszy polski dziennikarz odpowiedział: Michał, czy to przetarcie szlaku dla innych? Obij legendę, zostań legendą, Artur Przybysz. Na co wywołany do tablicy dziennikarz odpisał: Ty serio chcesz kopa na cipę dostać? Następnie Jówko odbił piłeczkę pisząc: Zobacz, taki Lizak porywa się na cesarza, to ja mogę zaczepiać cycerona dziennikarki MMA, roześmiane emotki. Następnie Przybysz ofensywnie odpowiedział pisząc: Tylko ja nie potrzebuję gali, żeby ci zapierdolić w ten atencyjny web i w dodatku zrobię to za free. Na co Jówko odpisał: Spinkę muszę mieć dla potomnych, see ya on the next, hashtag cloud2. Temat spiny pomiędzy dziennikarzami został poruszony przy okazji ostatniego wywiadu Piotrka Lizaka na kanale MMA Bądź na bieżąco, podczas którego na chwilę przed kamerą pojawiła się jedna ze stron sporu. Przybysz oznajmił, że Jówko zaczepiał go także w prywatnych wiadomościach i zgłaszał gotowość do walki. Artur w odpowiedzi na pytanie oznajmił, że nie zna powodów, przez które kontrowersyjny dziennikarz go nie lubi, gdyż on osobiście nic do niego nie ma, a ich jedyna styczność miała miejsce podczas ostatniej gali Votore, lecz dodał, że jego działania są zapewne podyktowane chęcią zdobycia atencji. Przybysz nie odpowiedział na wezwanie do walki i pozostał przy swoim pierwotnym założeniu naprostowania dziennikarza przy okazji najbliższego spotkania. No on mi w ogóle prywatną wiadomość napisał, nie? Że no. Coś tam ile ja ważę i tak dalej, że on waży 68 i w ogóle i przyjmuje wyzwanie, że może się ze mną bić. Ty, no. On może ode mnie liścia dostać i dostanie liścia przy pierwszej lepszej okazji. No tak? Bo kur... Ale strzelisz mu jakby właśnie. Nie, no dostanie ode mnie kopa, po prostu dostanie ode mnie kopa. Jesteście inteligentni faceci, widzowie też są inteligentni, no pomyślcie sobie taki szczur, przecież jak ja go to tydzień będzie kurwa z gołębiami latać. I tutaj mamy od razu, słuchajcie, Alan Kwieciński oraz Michał Pasternak, a więc dwaj zawodnicy, którzy od dłuższego czasu są w poważnym konflikcie i regularnie dogryzają sobie w wywiadach czy social mediach, pierwszy raz mieli okazję skonfrontować się twarzą w twarz przed kamerami podczas poniedziałkowego programu Krótka Piłka, który promuje drugą piłkarską galę Move Federation, w której obaj panowie wezmą udział. Już na początku programu Alan, spytany o to, czy zawalczyłby z wampirem, przyznał, że o ile kiedyś utrzymywał, że nie da Michałowi takiego pojedynku, o tyle teraz pod wpływem próśb ze strony widzów byłby gotowy skrzyżować z nim rękawice w oktagonie. Pasternak w odpowiedzi na to samo pytanie także wyraził gotowość na takie starcie, twierdząc, iż byłyby to dla niego łatwo zarobione pieniądze. Dodał, że kwestię formuły walki zostawia potencjalnemu rywalowi, który jego zdaniem na standardowych warunkach nie miałby żadnych szans i to właśnie dobór odpowiedniej dla siebie formuły jest dla niego jedyną nadzieją na zwycięstwo. Kwieciński w odpowiedzi zakomunikował, że interesuje go walka w standardowych rękawicach na zasadach K1 i na wizji doszło do małych negocjacji. W jakiej formule byś chciał zawalczyć, żeby to miało... Na normalne rękawice. I co, i myślisz, że to by nie była egzekucja? Myślę, że miałbyś ze mną problem wtedy. Kolega jest od wymyślania warunku, dlatego on już następnie narzuca, że muszą być duże rękawice. Ale... Normalne dziesiątki, każdy... Normalnie to każdy walczy w małych rękawicach. Do mojej wagi, to zbij do mojej wagi do... A co jeszcze mam dla ciebie zrobić? Zbij do mojej wagi, załóż duże rękawice. Ja jestem w stanie zaakceptować walkę praktycznie na każdych warunkach, tylko jeśli on wymyśli, że ja mam schodzić do jakiejś wagi, która dla mnie jest nierealna, to może walczyć już z kimś innym na wstępie, nie? Chwilę później wywiązała się dyskusja o przeszłości sportowej obu zawodników, podczas której Alanik podtrzymał swoją opinię, twierdząc, że Pasternak daje nudne walki, co wyraźnie go zirytowało i doprowadziło do zagęszczenia atmosfery w studiu. Nudna walka była z Tyburskim? Nie, tylko gdyby tu był Tyburski... Nudna walka była z Szeligą? Pewnych... Powiedz mi, która moja walka była. Ale to są tacy zawodnicy... Która moja walka to była. To Tyburski dał... Co myślisz o face to face później na zakończenie tej rozmowy? Lepsze przygotowania, tak jak jego brat powiedział, to by na pewno dał dużo lepszą walkę i to nie byłaby taka walka w jedną stronę. Ale gdyby. Która moja walka była nudna? Spojrzeć na nie wiem, z Pączkiem, z Archią. To była nudna walka? Sądzę, że... To była najlepsza walka na gali, gdzie walczyły gość z KSW, były mierz i tak dalej. I tam było 10 walki, moja walka, każdy mówił, że była najlepsza. To jaka to była nudna? No to każdy ma inne uczucie. Ja wyraziłem swoje. Patrzyłem na twoje walki i kurde, no nie chciało mi się dalej ich po prostu oglądać. Bo nie chciało ci się dalej ich oglądać, bo moje walki są na takim poziomie, którego ty nigdy nie dotkniesz, nie? No, tak. W tej walce Adam Kowalski się dobrze fajnie zaprezentował, a ty kurde, tylko przyjmowałeś te ciosy. Panowie, kończymy. Ja przyjmowałem. Wygrał na punkty, w każdej rundzie wygrywał 10-8? No praktycznie. Co ty opowiadasz? No, takie było moje odczucie. Panowie, widzowie czekają na tą walkę, przejdźmy dalej. Moje odczucie. No, moje odczucie jest takie, że jesteś głupi, i nie wiesz w ogóle, co gadasz, nie? To jest moje odczucie. W trakcie programu poruszono także inny frikowy wątek. Współprowadzący program, wciąż aktywny piłkarz i ekspert telewizyjny, Łukasz Gikiewicz, odniósł się do niedawnych twitterowych zaczepek Darolwa, o których mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków. Piłkarz zaznaczył, że nie zależy mu zbytnio zarówno na tej walce, jak i pieniądzach, które może na niej zarobić, a ponadto skupia
skupia się aktualnie na przygotowywaniu do swojej przyszłej kariery trenerskiej, jednak jeśli szkoła trenerów, do której uczęszcza, wydałaby mu zgodę na taką walkę, to byłby on gotów zmierzyć się z Darkiem nawet bez treningów. Ale jakby ci pozwolili, to pójdziesz? No pójdę bez treningu, no. Dobra. Ale to zawalczyłbyś z Darkiem? Zobaczymy. A wiesz, że Darek ma dużo walk profesjonalnych? No Marcin Najman też ma dużo walk profesjonalnych. No ale to uważasz, że Marcin Najman jest złym zawodnikiem takim? No teraz jest przebierańcem, nie zawodnikiem. W poniedziałek na nowym kanale Kasi Kubiak o nazwie Po Prostu ukazał się wywiad z Szalonym Reporterem. Podczas rozmowy Tomek mimo chwilowego zawahania podzielił się z widzami kilkoma nowymi informacjami dotyczącymi hakerskiego ataku na stronę Cloud MMA podczas transmisji ich pierwszej gali. Według wiedzy reportera śledztwo w sprawie wspomnianych ataków ruszyło do przodu i są pierwsze pozytywne efekty, głównie za sprawą tego, że ofiarą ataków poza organizacją Cloud przypadkowo został pewien bardzo duży i poważny podmiot, który zmobilizował prokuraturę do działania. Okazuje się, że zaatakowano nie tylko Cloud. O, tak powiem, w tym miejscu, które zostało zaatakowane, nie były tylko dane Clouda i się ktoś bardzo wkurzył i ktoś dużo większy i bardzo pogonił organy ścigania. No i tam już są pierwsze sukcesy, gdzieś tam jest to śledztwo dotarło do pewnej osoby czy pewnych osób, tylko te osoby są no, w szerokim tego słowa pojęciu hakerami, czyli wiadomo, że nie one że to nie był ich pomysł, tylko raczej to zrobiły. No i w tym momencie gdzieś tam jest strzepane jakieś tam powiązania. Pozainternetowy podmiot? Medialny, ale pozainternetowy, ale potężny. Ale jakaś strona internetowa na przykład nie? Nie chcę już dalej, wiesz, no, okay. Dużo większe niż strony internetowej. Nie ma takich stron internetowych jak ten podmiot. W poprzednim odcinku przytaczaliśmy mini dramę, do której doszło pomiędzy Gimperem a Amadeuszem Ferrarim. Wszystko zaczęło się od materiału tego pierwszego, w którym zostały napiętnowane wątpliwe prawnie działania Freakfightera, który zdaniem działowego najprawdopodobniej dopuścił się nielegalnego reklamowania zablokowanej w Polsce strony do gry w pokera. Ferrari zanegował rzetelność jego zarzutów, twierdząc, że robi wszystko zgodnie z prawem, a także zapowiedział, że złoży na niego pozew za pomówienia. Nie trzeba było długo czekać na kontynuację dramy, gdyż wczoraj w odcinku Gimpera pojawiła się aktualizacja dotycząca sprawy z Ferrarim. YouTuber poza zrepostowaniem zapowiedzi Amadeusza, który zagroził mu wyrokiem ulicy... Wyrok te padną dwa, jeden zapadnie w sądzie, drugi to będzie wyrok ulicy. Rzeczywiście ostatnie dni są dosyć gorące, także jakieś wiatraki latające mi przed twarzą mogłyby pomóc się ochłodzić. Postanowił odnieść się do jego dwóch merytorycznych argumentów. Pierwszy z nich dotyczył promowania przez niego marki GG Poker na swoim Instagramie bez wymaganych oznaczeń o współpracy. Ferrari w odpowiedzi na ten zarzut starał się przekonać, że widniejące na zdjęciu logo o niczym nie świadczy, gdyż organizatorem turnieju, na którym robione było zdjęcie, była właśnie marka GG Poker, w związku z czym nieuzasadnione jest przekonanie, że współpracował on z tym podmiotem. Gimper zarzucając mi teraz takie rzeczy, twierdząc, że ja popieram go to pieniądze i tak dalej, to ty się twierdzi, że popieram na przykład pieniądze za to, że siedziałem przy stole w Las Vegas, to co ja mam z tego stołu? Usunąć to? Działowy celem obalenia wersji zdarzeń przedstawionej przez Amadeusza wykazał wiele innych dość oczywistych sygnałów świadczących, że Ferrari współpracuje z marką GG Poker i pomimo braku możliwości zweryfikowania, czy dostaje za to pieniądze, wyraźnie zasugerował, że takich usług nie wykonuje się za darmo. Następnie działowy odniósł się do argumentu, jakoby treści pokerowe publikowane przez Ferrariego na YouTube i związane z marką GG Poker kierowane były jedynie do Polaków mieszkających za granicą, gdzie serwis jest legalny. YouTuber przyznał, że jest to sprytny ruch, jednak nie ma przełożenia w praktyce i celem sprawdzenia, jak w rzeczywistości liczna jest grupa odbiorców, do której Ferrari kieruje swoje materiały, zaproponował, aby ten podzielił się statystykami. Ogólnie rzecz biorąc, Gimper zanegował obydwa i jednocześnie jego zdaniem jedyne merytoryczne argumenty medialnego oponenta. To nie jest tak, że jestem jakimś wielkim przeciwnikiem pokera i hazardu w ogóle. Natomiast jestem przeciwnikiem cwaniactwa, obchodzenia przepisów i robienia z ludzi idiotów. Czy waszym zdaniem film Amadeusza jest skierowany wyłącznie do Polaków przebywających poza granicami kraju? No kurwa, oczywiście, że nie. Czy istnieją jakieś powiązania pomiędzy nim a marką GG Poker sugerujące współpracę? O ile Amadi nie okaże się być miłosiernym Samarytaninem promującym ich za darmo od 2 lat, to oczywiście, że tak. Działowy napomknął także o tajemniczym prawniku Ferrariego, którego ten określał najlepszym specjalistą od hazardu w Polsce i na którego kilkukrotnie się powoływał, zapewniając, że robi wszystko zgodnie z prawem. YouTuber w pewien sposób podał w wątpliwość jego renomę, czy też w ogóle jego istnienie, głośno się zastanawiając, dlaczego Amadeusz nigdy nie przedstawił go z imienia i nazwiska. Wywołał on także do tablicy resztę w cudzysłowie oskarżonych twórców, a więc Don Casio i Trombę, oraz w pewnym sensie pozytywnie wyróżnił Ferrariego, przyznając, że jako jedyny nie schował głowy w piasek. Pod sam koniec odcinka Gimper odniósł się do szykowanego przez Ferrariego pozwu. Jeżeli chcesz się bawić w sądy, masz na to czas, ja mam z tym luz. Zastanów się tylko, czy na pewno chcesz przed sądem tłumaczyć, dlaczego grozisz komuś w internecie wyrokiem ulicy i czy aby na pewno przekonasz sędziego o swoim dobrym sercu i dużej skłonności do charytatywnego promowania marki, której legalność w Polsce jest co najmniej
wątpliwa. Ferrari błyskawicznie odniósł się do nowego materiału Gimpera, gdy już kilka godzin po jego publikacji pojawiło się kilka storek poświęconych tej sprawie. Amadeusz na samym początku po raz kolejny zapewnił, że jego zbliżająca się pokerowa rozgrywka z trąbą, która będzie transmitowana na YouTube, jest w pełni legalna i gdy tylko podczas gry nie padną z ich ust nieodpowiednie słowa, to w żaden sposób nie łamią prawa, o czym zresztą wspominała prawniczka w poprzednim filmie Gimpera, w związku z czym ta kwestia jego zdaniem nie podlega dyskusji. Następnie Freak Fighter wytoczył kolejne ciężkie działa i poszerzył swój zakres działań przeciwkodziałowemu, zwracając się z prośbą do użytkowników portalu Wykop, aby ci odszukali oraz nagłośnili stare niechlubne materiały Gimpera, przez które miał on swego czasu poważne problemy, gdyż m.in. stał się antybohaterem głośnego materiału Superwizjera, który emitowany był na kanale TVN, gdzie został przedstawiony jako bardzo toksyczny i wulgarny twórca, który zbudował popularność na krzywdzeniu innych. Wykopki, macie misję. Jak wiecie, pamiętacie dobrze, na czym Gimper się wybił, jakie obrzydliwe rzeczy mówił, robił. Także wydaje mi się, że jest to czas wyciągnąć to na światło dzienne, nagrać na ten temat obszerny materiał i zapytać wszystkich firm, z którymi współpracuje Gimper, co o tym sądzą i kto reklamuje ich markę. Poza tym Ferrari podtrzymał, że będzie dążył do wyciągnięcia od Gimpera konsekwencji prawnych w postaci założenia przeciwko niemu sprawy cywilnej i zapowiedział, że wyciągnie od niego sporo pieniędzy. Co więcej, Amadi stwierdził, że działowy najpewniej jest świadomy, iż nie ma racji w temacie w cudzysłowie pokerowego procederu, który napiętnował, gdyż w innym wypadku dałby mu możliwość odniesienia się do zarzutów przed wypuszczeniem materiału lub zgłosiłby sprawę na policję. Jeśli miałbyś rację, w takim razie czemu nie zgłosiłeś tego na policję? No, skoro nie zgłosiłeś tego na policję, to widocznie dlatego, że wiesz, że nie masz racji. Z tego też samego powodu nie zadzwoniłeś do mnie. Jeśli chodzi o kontrargumenty Gimpera przytaczane na początku tego newsa, Amadeusz nie odniósł się do nich praktycznie w ogóle, powołując się przede wszystkim na brak czasu, aby jak sam określił, bawić się w udowadnianie racji. Dodał jednak, że w przyszłości może kolokwialnie mówiąc wypunktuje Gimpera, który jego zdaniem w większości mija się z prawdą. Może jakbym miał czas, to wyjaśnię większość farmazonów, które nagrałeś w tym filmie. W niektórych momentach poniekąd gdzieś między wierszami masz rację, ale ogólnie to praktycznie nie masz z niczym racji. Dosłownie, tylko najśmieszniejsze jest, że wydaje mi się, że to wiesz, a jak nie wiesz, to przez brak tej wiedzy pokerowej. Była kochanka Popka poinformowała, że ten doniósł na nią na policję. Ogromna rasistowska afera w telewizji Polsat, a raper Akash wypuścił w stratosferę specjalne balony, aby udowodnić, że Ziemia jest płaska. Kliknij odnośnik na ekranie, aby być na bieżąco z newsami ze świata rapu. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata Freak Fightów, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć!